Witamy serdecznie na kolejnym odcinku w Sedno Rynku. Cześć Jacku. Cześć Marcinie, witam serdecznie Państwa. Jak widzicie Państwo, bardzo się uśmiecham, bo właśnie sobie poopowiadaliśmy dowcipy z Marcinem. Żeby rozgrzewkę zrobić przed tak, webinarem. Zrobiliśmy rozgrzewkę. Tak, żeby nie było smutno i nie było depresyjnie, żeby było coś pozytywnego. Więc dzisiaj będą spółki. Dowiemy się, co ciekawego można na tym naszym... przepraszam. Bo to ja nie naszym, na naszym nie można. Amerykańskim są niektórzy, którzy uważają, że można. Bo... Na amerykańskim parkiecie co ciekawego można znaleźć, więc między innymi to dzisiaj w programie. Natomiast od czego byśmy zaczęli, Jacku? Co byś chciał dzisiaj taką myśl przewodnią puścić? Wiesz co, myślą przewodnią, no to mamy tak. Skończył nam się rok 2022, zaczynają się różne rzeczy. A i teraz popatrzmy tak, jakie są wyniki portfela nasze za rok 2022. No i tutaj bym chciał zacząć od Kena Griffina, który prowadzi firmę Citadel, firmę hedgingową, który zanotował w tym roku, no co by tu nie powiedzieć, znaczy w tym roku, w zeszłym roku, 16 miliardów dolarów zysku, z czego co jest ciekawe, szczarżuje swoich inwestorów na 12 miliardów w opłatach i kosztach. Ho, dobry deal. Chciałbyś tak, nie? To już wiem, co muszę prowadzić. Fundusz inwestycyjny. No to ja powtarzam ci od dłuższego czasu, że powinniśmy się zainteresować zupełnie czymś innym i może czas najwyższy, wiesz, rozważyć, patrząc na to, jak jest. I teraz, to dlaczego to jest ważne? No bo Citadel Kena Griffina, 16 miliardów zysku w ubiegłym roku, no to jest największy zysk funduszu hedgingowego w historii. I to jest bardzo ważne, tak? Że to jest największy zysk w historii funduszu hedgingowego. I po pierwsze tak, Citadel zarządza aktywami o wartości 54 miliardów dolarów. No to jaki ma zysk? No bardzo fajny, ponad 30%, ale no, zastanawiam 38,1%. Się, cały czas jakby zastanawiam się, jakim cudem 12 miliardów prowizji i kosztów ktoś mu zapłacił. No widzisz, no właśnie to są fundusze hedgingowe i ludzie płacą ogromne prowizje, ogromne tantiemy za prawo wejścia do funduszu hedgingowego, do niektórych funduszy, tak jak nie masz 10 milionów dolarów, to w ogóle się nie zbliża, bo nie będą z tą rozmawiać, tak? Więc fundusze hedgingowe w ciągu ostatniej dekady bardzo urosły, jeśli chodzi o jakąś taką potęgę. Ludzie szukają wszelkiego rodzaju możliwości, które dają im szansę na zarabianie pieniędzy. No i taki fundusz z Griffinem, który jest osobą znaną, popularną, który no, zarobił od założenia funduszu, czyli od 1990 roku, łącznie zysku brutto 28 miliardów, z czego 16 zarobił w zeszłym roku. Czyli do zeszłego roku zarobił, ile to będzie? 12 miliardów dolarów, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. No nie, no potężny zysk, bardzo fajnie, że z 50 zrobił 16, swoją drogą prowizję niezłą przytulił. Znaczy podejrzewam, że nie tylko on, tak, bo to podejrzewam, że cały fundusz po prostu takie prowizje, więc tam na utrzymanie jakieś takie rzeczy też pewnie poszło. Niemniej jednak, no bardzo fajny wynik. No zgadza się. Ja może jeszcze tylko tak doprostuję, tak zaczęliśmy gadać o tych opłatach, to żebyśmy mieli jasność. 16 miliardów to jest tyle, ile wypłaca swoim inwestorom, a 12 miliardów to są jego koszty i opłaty. Czyli łącznie, prawda, w zeszłym roku zarobił 28 miliardów dolarów, tak? Przepraszam, okay. Bo tu pomyliłem się. Tak, to ma większy sens. Założony w 1990 roku, ale w zeszłym roku zarobił 28, czyli jego zysk jest 50%. Okej, to teraz ma większy sens. Tak. To się zgadza. No. Tak, i przebił, wiesz, Johna Paulsona, który w 2007 zarobił na grając przeciwko subprime'owi 15,6 miliarda dolarów. Więc no, gościu wykazał, że tak powiem, jakby to powiedzieć, wysoką klasę. No ale to pokazuje, że w zeszłym roku co można było zrobić? No, zarobić kasę, nie? 50%. Zdecydowanie. No i dlaczego polskiej giełdy nie lubię? Bo shortów nie mogę robić. Znaczy mogę, tylko że poziom skomplikowania grania na shorty to jest bardzo złożony proces i nie jest prosty. Za to w Stanach Zjednoczonych strategia typu short long jest bardzo dobrą strategią. Wybierasz i budujesz sobie zrównoważony portfel, dzięki czemu jesteś w stanie, no jakby to powiedzieć, balansować i
obstawiać nie tylko to, co ma szansę na wzrost, ale jeżeli jest trochę gorsza sytuacja, przeważasz sobie w portfelu w kierunku shortów, balansujesz to na longach i w ten sposób twoje ryzyko gry jest mniejsze. Dlatego wiesz, wydaje mi się, że tutaj jeden z przyczynek, dla których nie ma shortów na polskiej giełdzie, to to, że giełda jest za płytka. No na pewno. Na tak, pewno. Jakby ktoś założył shorty, to przy płynności dam 100 tysięcy dziennie, po prostu by zładował kurs akcji prawie do zera, jakby się przyłożył, nie? No zdecydowanie, jakby rynek w Polsce nie jest zbyt płynny, to jest jakby zawsze taka bolączka, natomiast ten brak płynności też wynika z różnych innych kwestii, czy to strukturalnych, niestrukturalnych. Więc może skupmy się na tym rynku amerykańskim, żeby już nie wodzić tutaj. Więc pytanie... A tu ja tylko, wiesz, dla tych taki, bo dostaję czasami różne opinie, że jestem taki, wiesz, nie dla polskiej giełdy i w ogóle, no słuchajcie, no taka jest polska giełda i jest, zastanawiam jest. Się, kiedy kto zada naszemu pierwszemu ministrowi, czyli premierowi, pytanie, panie premierze, czemu na tej giełdzie jest tak marnie? No, czemu to są takie słabe spółki, tak? Czemu ich profil jest taki, jaki jest? Czemu mamy tylko może ze 3 spółki deeptechowe na tej giełdzie, na prawie 500 spółek, tak? No co jest, panie prezesie? No, panie przewodniczący Rady Ministrów, tak? Panie premierze, nie? Co z tym zrobić, nie? Że tutaj na razie to są pytania w zupełnie innym tonie. Natomiast znowu, dało się zarobić. No w innym tonie, słuchaj, no. W 2022 roku dało się zarobić, co zresztą pokazałeś bardzo fajnie. Natomiast pytanie, na czym zarobić dalej? To jest też fajne. Wiesz fajne co, pytanie. Będę trochę złośliwy, tu jak już nawiązałem do naszego premiera i generalnie do całej sytuacji, no to od wtorku mamy pewien mały problem polegający na tym, że Polska została wylosowana chyba razem z Węgrami do tego, że będziemy kontrolowali pod kątem racjonalności wydatków środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i przyjedzie do nas wysoka kontrola, która będzie patrzyła, czy wydajemy te środki transparentnie, czy niekorupcyjnie, ale jeszcze będzie druga kontrola, która będzie sprawdzała, czy polskie sądy są w stanie prowadzić sprawy korupcyjne w sposób właściwy. I tutaj, szanowni państwo, pozwolę sobie wrócić do mojej narracji sprzed dłuższego czasu, kiedy mówiłem o tym, że są zagrożone wypłaty ze środków spójnościowych z dużego budżetu, bo jednym z problemów, który Unia Europejska wykorzysta i zagra, no to właśnie zagra tym, że sądy, jeżeli mamy problemy jakieś, które oni uważają, że mamy, no to przyjadą i będą dochodzić do tego, czy polskie sądy są w stanie prowadzić sprawy korupcyjne. No i zdarzyło się po raz kolejny w jakiś sposób moje, jak to powiedzieć, negatywne patrzenie na rzeczywistość, jak to niektóre osoby im piszą, no jakoś się dziwnie sprawdziło. I co wy na to, panowie i panie? Czekam na komentarze tych, którzy do mnie pisali, że mi się, że tak powiem, negatywnie rodzi w głowie, nie? Co innego jest negatywne nastawienie, a co innego jest realizm, więc tu trudno coś zarzucić. Ale podejmę trzecią ale próbę. Ale się wkurzyłem trochę, nie? Ale podejmę trzecią próbę. Przejścia do spółek, które mogą być interesujące, abyśmy ten wątek zamknęli. Bo skoro dało się zarobić w 2022, który był trudnym rokiem, i owszem, na pewno część ich pozycji, część ich portfolio, które dało takie zyski, to były zyski z shortów, czyli z krótkich pozycji na akcjach, czy na jakichś indeksach, czy na czymkolwiek. No to teraz od 3-4 tygodni trwa hossa w USA. Mamy cały czas nowe szczyty gdzieś tam pompowane. S&P 500, o którym mówiliśmy, wybiło linię trendu, nawet ją ostatnio przetestowało od drugiej strony, więc wydaje się, że tutaj jakieś oczekiwania względem większych wzrostów są. Cały czas jest narracja, czy to jakby oczekiwania, że Fed będzie gołębi, że nie będzie musiał podwyższać stóp i że zaraz wszystko będzie super, nie, więc może trzeba się do tego podłączyć. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Wiesz co, ja przede wszystkim zacznę od jednej kwestii, że zeszły rok był trudny, dla tych, którzy potrafią grać tylko na longa. No tak. Zeszły rok był bardzo dobrym rokiem o bardzo dużej zmienności, dającym bardzo dużo różnych możliwości inwestycyjnych w różne klasy instrumentów finansowych. To jest ważne. Więc zmienność i informacje, które zeszły rok dostarczał, dały możliwość otwierania ciekawych pozycji na ciekawych instrumentach. To był bardzo dobry rok inwestycyjny. Pojawia się zatem pytanie, czy ten rok będzie bardzo dobrym rokiem inwestycyjnym. Z perspektywy informacji, które się ukazały w środę, że Niemcy wyrażają zgodę na dostawę Leopardów drugich do
Ukrainy. Myślę, że rok będzie ciekawy i zmienny. To takie jest moje zdanie, więc będzie kolejny dobry rok do zarabiania pieniędzy. Szkoda tylko, że tym kosztem, które płacą żołnierze obydwu stron, tak bym to powiedział, tak? Szczególnie tego kraju, który został zaatakowany, tak? I teraz bardzo ważną kwestią, która jest związana z tym wszystkim, co się dzieje, to jest kwestia tego, w jaki sposób zaczyna się podchodzić do firm big techowych, tak? Pamiętasz FANG, prawda, czy tam FAMG, jak to różnie było dodawane, bo jeszcze Microsofta dodawano do tego. I w pewnym momencie w 2020 roku 5 spółek stanowiło 35% kapitalizacji S&P 500. Pamiętacie Państwo te czasy? No i sytuacja trochę się odwróciła w pewnym momencie i pojawiają się inwestorzy zwani aktywistami, czyli tacy, którzy zajmują pozycje w spółkach high-techowych po to, żeby wpływając na procesy zarządcze doprowadzić do sytuacji, w której jest taka możliwość, aby zarobić na zmianie systemu zarządzania. Czyli można by powiedzieć tak, że firmy big techowe zaczynają być traktowane przez inwestorów, tych aktywnych takich, którzy wchodzą do firmy, obejmują duży pakiet udziałów, wpływają na zarząd, wpływają na radę nadzorczą, jako tłuste owieczki, które po prostu, jeżeli się obetnie z określonych kategorii kosztów operacyjnych, są w stanie poprawić swoją rentowność, że wprowadzając bardziej agresywne metody sprzedaży, metody marketingu, prowadząc do różnego rodzaju fuzji i przejęć, można tymi klasycznymi metodami zwiększenia wartości, jak ja to nazywam, przemalowywania bilansu, zarobić na firmach. Co to znaczy? To znaczy, że firmy high-techowe bardzo mocno się w zeszłym roku przeceniły, tak? I teraz to, co jest bardzo ważne w przypadku aktywistów, którzy się pojawiają w firmach high-techowych, co jest no, takim bardzo ważnym zdarzeniem, to po pierwsze tak, że firmy high-techowe mają w tej chwili stałe przepływy finansowe, czyli mają silną bazę rentowności, mają stabilne rynki klientów, którzy kupują ich usługi. Czyli można powiedzieć, że firmy high-techowe weszły w pewną przestrzeń, która była dotychczas zarezerwowana dla firm typu Procter & Gamble, powiedzmy McDonald's, no i parę takich innych, które, czy powiedzmy firm paliwowych, tak, które miały stabilne przepływy gotówkowe i co bardzo ważne, przestały agresywnie rosnąć w zakresie nie tyle wycen giełdowych jako takiej, tylko przestały rosnąć w zakresie agresywnego wzrostu sprzedaży i zysku operacyjnego, czyli weszły do pewnego poziomu takiego plateau. No i to bardzo aktywiści lubią, bo wtedy patrzą i widzą, że w takich fazach długotrwającego plateau pojawiają się właśnie tłuste koty, tak, tłuste koty. Tak jak było mnie z tym takim pierwszym słynnym przejęciem AJB Nabisco przez KKR, fundusz inwestycyjny, który tam wszedł, no, była to największa transakcja przejęcia przez fundusz private equity spółki rynkowej, została zdjęta, została naprawiona, bo było tam wiele różnych dziwnych kortów, jak włożenie pieska pana prezesa, żeby się wysikał na drugi koniec Stanów Zjednoczonych albo w okolice. Drugi problem, dla którego aktywiści lubią takie spółki, to są problemy strukturalne, czyli jak na przykład w przypadku Facebooka, wydawanie ogromnej ilości, przepraszam, nie Facebooka, tylko Mety, wydawanie ogromnej ilości pieniędzy na inwestowanie w Metaverse, czyli firma, która zarabia około 30-30 paru miliardów dolarów, 1/3 zysku nagle zaczyna poświęcać albo inwestować w bliżej nieokreślony projekt wizjonerski pana Zuckerberga, który no, z tą swoją wizjonerskością ma jakoś tak trochę inaczej, okay, niż by się wydawało. No i bycie wysoce inteligentnym nie oznacza, że się jest wysoce kreatywnym. Jakoś inwestorzy zaczęli się troszkę burzyć i to jest taki świetny przykład problemów strukturalnych. No i kolejna kwestia taka, że mają bardzo słabą pozycję przetargową, czyli są to firmy, w które bardzo łatwo wejść, mają rozproszony akcjonariat i można uzyskać fajną, ciekawą pozycję, w której można rozpocząć procesy zarządcze, tak? I teraz Big Tech, który dzięki swojej ogromnej rentowności i szybkiemu wzrostowi w ciągu ostatnich 3 dekad doszedł do tego miejsca, w którym jest, doszedł do takiego momentu, że stał się w obszarze zainteresowania tego typu kwestii. No i mamy
sytuację, w której na przykład w Microsoftie, kiedyś jak było, jak weszli aktywiści w Microsofta, no to Steve Ballmer, jeden ze współtwórców firmy Microsoft, który objął stanowisko po Billu Gatesie, no został zwolniony wskutek oczekiwania aktywistów, że pan Steve sobie nie radzi specjalnie z tym, co się dzieje, no i kupił sobie klub, już nie wiem, czy w ten baseballowy, czy koszykarski, do tego już nie pamiętam, no i odszedł na zasłużoną emeryturę, tak więc, a efekt jest taki, że podejście Steve'a Ballmera pod rządami nowego prezesa, który zaczął kupować firmy w sposób bardzo szybki z różnymi ciekawymi technologiami, a jednocześnie zaczął zatrudniać prezesów tych firm na stanowiskach bardzo odpowiedzialnych, czyli nie tak, że jak się kupuje firmę, to tam 2-3 lata i prezes odchodzi, tylko on ich zostawił w Microsoftie, żeby rozwijali te przestrzenie technologiczne, które zostały, że tak powiem, stworzone przez przejęte firmy. I w ten sposób Microsoft zwrócił uwagę, jak w pewnym momencie bardzo agresywnie wzrósł, tam wyceny były ponad 2 biliony dolarów w pewnym momencie, tak? A więc mamy sytuację, w której pojawili się aktywiści, szczególnie w firmach Google, Meta, Amazon, Microsoft, Salesforce, zaczęli tam atakować, no i co te firmy zrobiły? No jak zawsze sięgają po tak zwane rezerwy proste, czyli co, Marcinie? Co jest najprostszą rezerwą? Nie wiem, co masz na myśli przez proste rezerwy. Ludzie, najłatwiej zwalnia się ludzi. A, okej. Szczególnie w Stanach, prawda? W Polsce zwalnianie ludzi staje się coraz większym problemem, a wtedy, kiedy zwalnianie ludzi staje się problemem, to i zatrudnianie się staje problemem, no bo wiesz, po co masz zatrudniać, jak potem nie możesz danej osoby zwolnić, tak? Bo musisz wykazać takiej osobie, że ona albo popełniła błędy, albo że likwidujesz stanowisko, prawda? Musisz to udowadniać, bo inaczej ta osoba pójdzie z tobą do sądu pracy i zażąda przywrócenia na stanowisko, więc ten element usztywniania rynku pracy w Polsce będzie działał niedługo w sposób zdecydowanie odwrotny niż to, co byśmy chcieli. A więc co się dzieje? Zaczynają stukać do tych firm aktywiści, no i Salesforce, a pierwsza firma, w której ostatnio jeden z aktywistów zajął właśnie taką bardzo silną pozycję, bo cóż, no firma, jak sobie popatrzymy na to, to wzrosła od roku 2009, czyli od kryzysu, tam w okolicach kilku dolców, tak, 5-6 dolców. W porywach miała 311 dolców, no i spadła do 125, no i w tej chwili troszkę wzrosła do 155. Na tym miesięcznym układzie to widać, prawda? I właśnie ten wzrost jest związany z zajmowaniem pozycji przez aktywistę, który ma ochotę zrobić z tą firmą tam pewne porządki. To jest dość ciekawa firma i ja ją sobie w tej chwili włączyłem do oglądania, bo lubię inwestować w firmy. Oczywiście nie od razu, tylko po pewnych czasach, w których się meldują aktywiści, bo przywożą dużo ciekawych pomysłów, nową ekipę i zazwyczaj wiąże się to z zarobieniem ciekawych pieniędzy, tak? Jeżeli porównamy sobie te firmy, które, do których zaczęli stukać, czyli Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Salesforce, no to przede wszystkim zwróćcie uwagę na wyceny, prawda? I teraz no Salesforce jest najmniejszą z tych firmek, mam 153 miliardy w Enterprise Value, czyli firma, czyli tak zwane Market Value plus wartość długu, długoterminowa wartość długu. I no pozostałe firmy Microsoft spadł do 1,7 biliona, Meta 350 miliardów, no też bardzo ostro zanurkowała. Alphabet zjechał też ostro do biliona, no i biliona 200, no i Amazon też bardzo wysoko wyceniany, stracił chyba z połowy swojej wyceny, a więc popatrzcie na spadki, no nie najwięcej Meta ma 64 od szczytu, Amazon ma 49 od szczytu, no Microsoft 31, Alphabet 35, no Salesforce ma 52, prawda? Jednocześnie patrzcie też na zatrudnienie. Salesforce jest firmą, która ma najmniej zatrudnienia. Najwięcej ma Amazon, bo półtora, przepraszam się, zera chyba pomyliłem. Za dużo dodałem. No, miliarda będzie ciężko, żeby tam było. No. Przepraszam was, odetchnijcie. No, wiesz, zatrudniają jedną, nie? Jedną szóstą świata zatrudniają, czy tam jedną. Tak, dobra, przepraszam. Dobra, okay. Spoko, spoko. Spoko, dobra, więc Amazon to jest 1,5 miliona, Alphabet 186 tysięcy, Meta 84 tysiące ludzi, okay, Microsoft 227 tysięcy, ale też popatrzcie na redukcję i skalę tych redukcji, prawda, w Amazonie najmniej, ale w tych pozostałych no to tak w okolicach paru procent do 10%, no 13% to jest duża redukcja, w Salesforce 10% to też jest dużo, ale to, co jest bardzo ważne i tutaj dla osób, które tak bardzo
lubią inwestować w polskie firmy na polskiej giełdzie, z ogromnym szacunkiem dla Was, to prosiłbym bardzo, żebyście zwrócili na uwagę na taki bardzo wskaźnik ważny, czyli przychody na pracownika. Myślę, że jak sobie popatrzycie na polskie firmy i ich przychody, a następnie podzielicie te przychody przez pracownika i porównacie to z takimi firmami, które właśnie tu widzicie, to myślę, że będziecie troszkę zdumieni, jaka jest efektywność pracy polskiego pracownika w polskiej firmie. No, na polecam pewno. Wam serdecznej uwadze, bo efekty są zdumiewające. I jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego polska giełda jest tak ciekawym obiektem inwestycyjnym, przynoszącym tak ogromne zyski i ciesząca się tak ogromną popularnością wśród inwestorów, to wystarczy zobaczyć w tym momencie na przykład dla firm takich jak Comarch czy Signity, prawda, jak dzieli się przychód na pracownika albo jak dzieli się zysk operacyjny na pracownika. Okay? I dlaczego te firmy zarabiają takie krocie pieniędzy? Okay? A niektórzy panowie, no co prawda, każą nam jeść mówią, że nie powinniśmy jeść mięsa, prawda? A oni robią i latają biznesy swoimi samolotami, no to może niech się popracują trochę nad przychodami i EBITem, to im dobrze to zrobi, no nie? No i też poleciłbym Państwu zwrócenie uwagi, jakie są zwroty na aktywach polskich firm, bo to też trzeźwi bardzo w ocenie tego, w co inwestować. I dlaczego niepolski rynek jest lepszy? Powiem tak, że amerykański zaczyna być rynkiem dość problematycznym i coraz, że tak powiem, agresywniej patrzę w kierunku rynku hinduskiego i przyglądam się i analizuję rynek hinduski pod kątem zajmowania pozycji inwestycyjnych właśnie tam. Okay? To tak na marginesie. Bo tutaj coś mi się wydaje, że tak będzie sobie w górę i w dolinę, i w górę i w dolinę. Także popatrzcie na te wyniki i to wszystko ma ogromne znaczenie, prawda, bo mamy oczywiście różne firmy i pan Elliot, który wszedł do firmy Salesforce, będzie tutaj robił różne rzeczy. No i polecam przyjrzeniu się, może ktoś zajmie jakąś ciekawą pozycję, bo jeżeli popatrzymy na zestawienie tych wykresów, tych firm na wykresach, no to w lewym górnym rogu macie firmę Meta, tak? Tam wykres się zaczyna mniej więcej na samym początku, czyli 2012, spadek, potem wzrost. Potem mamy firmę Microsoft. Zwróćcie uwagę, jak ona pięknie rosła od dołka w 2009 roku. Następnie na dole mamy firmę Alphabet. Też zwróćcie uwagę, bo to są kreski na wszystko miesięczne. Patrzcie, jak pięknie po prostu te firmy rosły. No i w lewym dolnym mamy firmę Amazon. Patrzcie też, jak pięknie to wszystko rosło. Tylko że ten piękny, wspaniały wzrost się zakończył. Pojawia się bardzo ważne pytanie, które stawiam w stosunku do tych firm, a z punktu widzenia horyzontu, ale także i pewnych obserwacji, które z Marcinem będziemy robić, gadaliśmy sobie dzisiaj na ten temat. Czy mamy do czynienia w tym momencie z zakończeniem cyklu i dużą korektą pewnego cyklu wzrostowego 30-letniego trwającego na niektórych z tych firm, 20-letniego na większości? Czy też mamy do czynienia z tym, że jest to fala piąta, taka troszkę pogłębiona w stosunku do tej fali, powiedzmy, drugiej, po dołku, bo żeby było jasne, liczę w tym momencie dołek jako początek nowego cyklu w 2009 roku. No i patrzcie, pamiętacie w 2020 tam taki gość 10 rękami operował i on pomanipulował tymi kontraktami, było takie zahamowanie, takie załamanie było przejściowe. No i teraz jak patrzę na to, na te wykresy w skali miesięcznej, w długoterminowej, no to tak widzę, że układa mi się, że mieliśmy ogromną, wydłużoną falę trzecią. Ale co się dzieje w Marcinie, jak mamy wydłużoną falę trzecią? Co się dzieje najczęściej? Nie jestem specem od Eliota, ale zakładam, że wtedy skrócona jest fala piąta. Tak, lub załamana. Lub załamana. Tak, lub załamana, tak. I to ma ogromne znaczenie, bo tu stawiam pewną też bardzo ważną hipotezę dotyczącą tego, co się będzie działo, no bo no tak, no, oni sobie trochę poobcinają, jak to zwykle wygląda, redukcja kosztów prostych, poprawa rentowności, inflacja im pomoże, będzie kumbaja, no i będą miały szansę być może trochę urosnąć. No i tak jak powiedziałem, mamy jeszcze przed sobą 2-3 lata wzrostu na giełdach do 2025. Te moje, zresztą dzisiaj tak mailowałem trochę ze znajomymi i właśnie mówię, patrzcie, jak to ten element tego, tej osobliwości technologicznej nadchodzi, mówię, patrząc po ogromnej ilości artykułów dotyczących generatywnej sztucznej inteligencji, czyli chatbota i tam paru innych, które się w tej chwili ujawniają. Okej, okay, mówię, że to jest dopiero początek, prawda? To jest ten element właśnie, który doprowadzi nas do pojawienia się osobliwości technologicznej,
Tylko, że ta osobliwość, to ja nie wiem, jak będzie wyglądała, bo ja mogę tylko hipotezy stawiać, nie? Jak ona będzie wyglądała i co z niej po prostu wyjdzie. Ale generalnie to by tak mi pasowało, patrząc na ten układ miesięczny, że no, moglibyśmy dociągnąć do tego 2025 w ramach fali piątej, jeżeli to jest taki cykl, o którym bardzo często powtarzam, że fala piąta w fali piątej, cykl długoterminowego od lat 30., czyli od kryzysu w latach 30., no to właśnie w tej chwili robimy piątkę w piątce piątkę, no już taką ostatnią piątkę, jaka jest możliwa do robienia w tych wszystkich falach. No i coś się wydarzy takiego w ciągu najbliższych 2-3 lat, która doprowadzi do tego, że będzie źle. No i to, co jest charakterystyczne na inwestowania w falach piątek, to jest ogromna zmienność i trzeba cholernie uważać, żeby nie dostać w zęby, tak? Dlatego te elementy te strategii short, long mają takie ogromne znaczenie w tym momencie, żeby to grać i już. No ja będę przyglądał się, tak jak mówię, Indiom, będę przyglądał się w tej chwili też ciekawemu konglomeratowi, który zaczyna się rodzić w Ameryce Południowej, czyli mariażowi Argentyny i Brazylii, które zaczynają dyskutować o wspólnej walucie i włączeniu w to także innych krajów Ameryki Południowej, czyli konsolidacja gospodarcza Ameryki Południowej po latach nieobecności. Ameryka Południowa zaczyna kombinować coś na temat swojej przyszłości i oczywiście zaczyna kombinację od czego? Od projektu wspólnej waluty, czyli spalonego pomysłu euro, który powoli dogorywa w różnych stanach, aczkolwiek pewnie nie umrze i da sobie radę, bo na razie Chorwacja wzbogaciła euro swoimi aktywami. No i tutaj jako że przyjeżdża do nas wysoka komisja, no to pewnie będzie chciała wzbogacić naszymi aktywami Europejski Bank Centralny wskutek zmiany lidera rządzącego tym krajem na lidera prounijnego, profederacyjnego, który po prostu z wielką kumbają powie: okej, świetnie, kochamy was, emerytura do 70, bierzemy euro, no bo dzięki temu przecież będziemy mieli niską inflację. To prawda, w Holandii, która jest w strefie euro, tam inflacja wynosiła 17%, ale to nieważne. Inflacja będzie niska, tak? I będziemy mieli taką narrację na głupiego i to jest niestety, obawiam się, przyszłość taka, że chcą nas po prostu przycisnąć i to mocno. Pytanie, na ile jest mądry polski naród, żeby dokonać mądrych wyborów, tak? Żeby było jasne. I teraz kolejny wykres bardzo ważny tutaj, to jest właśnie ten wykres, który wam pokazuję, czyli revenue przez employee, a więc element przychodów przez na zatrudnionego. I zwróćcie uwagę na te wykresy, jak one się różnią od charakteru firm, które są, prawda? Czyli jeśli patrzymy na metę, prawda, czyli firmę, która jest osadzona w rynku reklamowym, mająca stosunkowo nieduże zatrudnienie 80 paru tysięcy ludzi, to zwróćcie uwagę, że oni rosli w tym momencie w efektywności do 2016 roku, kiedy wprowadzali coraz to nowe tam możliwości reklamowania się, między innymi reklamę na właśnie na Messengerze, różne takie dziwne rzeczy robili, podwyższali potem cenę. Ale zwróćcie uwagę, że od 2021 roku zaczyna im ta produktywność spadać, prawda? Produktywność pracowników. Popatrzmy w tym momencie na drugą firmę, czyli na firmę Alphabet, bo one są podobne do siebie w modelu biznesowym. Obydwie czerpią z reklamy. Zwróćcie uwagę, jak mają podobne krzywe, tak? Przy czym no, Google było trochę wcześniej na rynku, więc ten element produktywności szybciej mu niego rósł, jakby tak popatrzeć do tyłu, ale jednocześnie zwróćcie też uwagę na to, że podobnie jak w przypadku Mety, co prawda w Mecie trochę wcześniej, trochę agresywniej ten spadek produktywności wstąpił, ale także w przypadku Alfabetu wyraźnie widać obrastanie tłuszczykiem, czyli jak to się mówi, zatrudnianie pod przyszłe przychody, bo są dwa modele w amerykańskim podejściu do zatrudniania. Pierwsze, wyrób figury, to ci dam pracowników, a drugie, masz pracowników, żebyś wyrobił figury, tak? I zazwyczaj jest tak, masz pracowników, żebyś wyrobił figury, to są wtedy, kiedy jest duża zyskowność i można sobie pozwolić na zatrudnianie, a w momencie, kiedy firma się rozwija, to jest podejście takie, wyrób figury, to dostaniesz ludzi. Okay. To tak w skrócie. No, nie? No i firma Microsoft to też jest bardzo ważne, też zwróćcie uwagę, że pomimo wielkości tej firmy, prawda, i osadzeniu na rynku oprogramowania, no to ta produktywność od 2014 roku rosła właśnie wskutek tych działań, o których wspomniałem, czyli efektów wykupywania firm, zatrudniania dyrektorów i sprzedawania technologii w ramach portfolio oferty software'owej firmy Microsoft, oczywiście też oferty firmy usługowej. Komu spadało produktywność? No, produktywność spadała firmie Amazon. I to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę w tym momencie, jak bardzo niska jest produktywność Amazona na pracownika, tak?
półtora miliona pracowników, no i mamy to, co mamy. No i w tym wszystkim, jak patrzymy to, co zrobił pan Elliot, no to popatrzmy na to tak, że firma Salesforce, czyli firma oferująca narzędzia software'owe do analityki sprzedaży, do wspierania procesu sprzedażowego, powinna być tak w okolicach firmy Microsoft albo pomiędzy firmą Microsoft a firmami Alphabet i Meta. I powstaje wielkie pytanie, dlaczego tam nie jest? Stąd założenie pani Aligota jest takie, no co zrobimy, jak zrestrukturyzujemy, żeby mieć na przykład jedynkę, nie? I to jest właśnie ciekawe, dlaczego Salesforce może być ciekawym projektem i wartym obserwacji pod kątem inwestycyjnym i warto mu się po prostu przyglądać, okej? Okay? A jak ty na to patrzysz, Marcinie? Bo tak się rozgadałem po prostu tutaj. A... Rozgadałeś się, ale mówisz takim ciągiem, że nawet nie będę się próbował wbić. Poza tym, no, wiesz, jakby mówisz o bardzo ciekawe rzeczy. Osobiście rzadko zwracałem uwagę na to, jaki jest stosunek przychodów do zatrudnienia. Natomiast uważam, że jakby wartości bezwzględne niewiele mówią. Więcej mówią wartości porównawcze. Jeżeli weźmiemy dwie te same firmy, znaczy podobne ich charakterystyki, no to wtedy dużo widać. I to, co powiedziałeś odnośnie Salesforce, to jest bardzo ciekawa rzecz i na pewno z perspektywy zarówno polskiej giełdy, wbrew pozorom, dałoby się znajdować takie właśnie miejsca, czy takie spółki, w których też te relacje na przykład byłoby, że w jakiejś spółce jest potencjał do poprawy, w jakiejś spółce już go może nie ma, więc ale bardzo ciekawy wskaźnik. Tak, wiesz, i to są takie właśnie proste wskaźniki, między innymi też jedna z osób komentujących tam podeszła w sposób dość frywolny i żartobliwy do mojego podejścia, cena do sprzedaży, tak? I tego, jak dużo różnego rodzaju parametrów firmy jest agregowanych w tym momencie, w tym parametrze i osoba, z którą ostatnio coś tam robię, no to właśnie jej sugeruję, żeby bardzo mocno przyglądała się temu wskaźnikowi i budowała sobie kompetencje oceny szybkiej firmy na podstawie wskaźnika P/S, tak? I to jest bardzo ważne. No i teraz jeszcze tak kończąc i czyniąc historię już taką podsumowującą odnośnie Big Techu, no to co teraz Big Tech robi? No zwróćcie Państwo też uwagę na to, jaka jest narracja. No biznes nam świetnie wszedł w pandemii, no ale pandemia się skończyła, no to my teraz musimy pozwalniać tych, których niepotrzebnie pozatrudnialiśmy wtedy, jak była pandemia, no i o co się dziwicie, że ich zwalniamy, tak? No tak, tak. Znaczy, zawsze kryzys jest dobrym powodem tego, żeby zredukować zatrudnienie, więc to myślę, że jest bardzo skrzętnie wykorzystywane, to bez wątpienia. Tak też powinno być, optymalizacja, jeżeli chodzi o stronę biznesową. Więc ja to traktuję, jeżeli nie będzie jakiejś głębokiej recesji, zapaści, jakichś takich rzeczy, to ostatecznie tym spółkom bardzo szybko to się opłaci. No, jeżeli masz 10 tysięcy ludzi mniej, którym płacisz 10 tysięcy dolarów miesięcznie, średnio, no to się robi niezły hajs miesięcznie do zaoszczędzone, nie? No dokładnie, wiesz, dlatego ci powiedziałem, że element redukcji kosztów to jest tak, jak uczono mnie kiedyś przyjmowania firm restrukturyzacji. Nie? I mentor powiedział tak, słuchaj, przyjdziesz do firmy, pierwsza rzecz to zwalniasz połowę. Mhm. Jak patrzysz, że firma działa, to zwalniasz połowę z połowy. Okay? No tak zrobił Musk, tak? Okej, okay. Ale ja ci mówię, to wiesz, no tak mnie uczono w 90-tych latach i nie powiem tylko tyle, że działa. Okej? Okej. Okej, że działa. Raz tylko zrobiłem redukcję na połowę 50 i potem jeszcze 50 i dalej działało, tak? Okay. A to raz mi tylko taka... To naprawdę spora była załoga niepotrzebna. Ale zazwyczaj, a tak, no takie były firmy. Ale prawda jest taka, że wiesz, zazwyczaj jak zwalniasz 50, to potem jeszcze 10-15% spoko możesz zwolnić, nie? A głównie dzięki automatyzacji procesów, różnym takim wiesz, dodatkom i nagle się okazuje, tak jak to na przykład w filmie Star Trek jest świetnie pokazane, jest tam jeden z takich odcinków, że pokazują jak chorążowie, czyli ci, którzy skoczyli Akademię Floty i gdzie oni pracują, prawda? I to, czego nie wymyślił Jim Roddenberry, to połączenia sieciowego, tak? I to jest co fajne, jest, że na takim wielkim statku galaktycznym, który lata szybkością nadświetlną, prawda? Komunikaty są przesyłane poprzez to, że chorążowie biegają z tymi swoimi tak. iPadami, prawda? Więc to jest fajne, tak? To jest jeden z moich ulubionych odcinków, który pokazuje życie chorążych, którzy nie mają luksusowych pokojów, tylko mieszkają po dwóch i to takie fajne jest. Ale zadam ci teraz jeszcze jedno pytanie. No, dawaj. Która firma nie ogłosiła redukcji z Big Techowych? Netflix? No? Nie. Netflix będzie zwalniał. Kto nie ogłosił? No dawaj, bo już kończę. Apple. A, faktycznie, no masz rację, no. A kto stracił najmniej na wartości ze wszystkich firm?
tych dużych Pewnie tytułów. też Apple. Też Apple. A co Apple ostatnio wyprawia? Nie wiem. A żegna się z Google. Co to znaczy? To znaczy, że ich rozwiązanie związane z nawigacją, z mapą, będzie wprowadzało dokładnie taką samą usługę, jak ma Google, czyli będą firmy mogły umieszczać swoje ogłoszenia. Wprowadza swój system wyszukiwania. Kupił dwa projekty, jeden bodajże w 2016, a drugi w 2019, albo 2014 i 2019, buduje własną wyszukiwarkę. No i dąży do tego, żeby odciąć się od firmy Google. Tak jak powiedzmy Steve Jobs, jeszcze świętej pamięci, mówił, prawda, że im wypowiada wojnę termonuklearną ze względu na to, że uważa, iż Android to jest po prostu skopiowanie pomysłu mobilnego systemu operacyjnego iOS-a. No i tam w pewnym momencie odniósł sukces, bo tam wywalił od siebie pewnego gościa, który z zarządu, który coś miał za bardzo po drodze, nie tam, gdzie trzeba, z tym, co nie trzeba, w jednej z ostatnich swoich faz jeszcze funkcjonowania. Więc zwracam Państwu uwagę na firmę Apple, z takich dużych techowych firm, która jest firmą ciekawą. I zwracam też uwagę na to, że kiedyś mieliśmy taką parę miesięcy temu audycję o Apple, kiedy wskazywałem, że Apple idzie w kierunku zwiększenia swoich zysków z reklam. I teraz mówiłem wtedy, że Apple ma już w tej chwili około 4 miliardów dolarów przychodu z reklam. Firma Google, albo firma Alphabet, jak to woli, płaci mu w granicach od 8 do 12 miliardów dolarów rocznie w zamian za to, że wyszukiwarka Google jest preferowaną wyszukiwarką na telefonach z systemem iOS, tak? W przeglądarce Safari między innymi. No i teraz kwestia jest taka, że Apple zaraz zaczyna ważyć kwestię, czy zyski, które będzie w stanie wygenerować sam samodzielnie, odłączając się od Google, będzie w stanie pokryć w tym momencie to, co Google płaci mu za w tej chwili opłat i jakie korzyści z tego tytułu będzie miał. Więc jeden z pomysłów, i to jest bardzo ważne, moi szanowni państwo, jest taki, że Apple chce uruchomić taką przeglądarkę, taką wyszukiwarkę, nie przeglądarkę, przepraszam, tylko taką wyszukiwarkę, jaką Google był na samym początku, czyli wyszukiwarkę, która nie jest ukształtowana pod co? Dawanie nam reklam, czyli nie dostajemy tej pierwszej strony, która jest stroną wynikającą z opłat, jakie wnieśli ci, którzy tam wnieśli, okay? Tylko chcę dać takiego searcha bardzo naturalnego i chcę zarabiać w jakiś inny sposób, okay? To jest już ich model biznesowy. I jest taka hipoteza mówiąca, że Apple ma szansę wtedy wygrać i uzyskać bardzo duży udział w wyszukiwarce internetowej wskutek właśnie zastosowania rozwiązania takiego, które daje lepsze wyniki, bo nie są związane z opłatami za słowa kluczowe, tak? No i tutaj też oczywiście ważne pytanie w tym momencie, co będzie z nowoczesną generacją wyszukiwarek w oparciu o Generative AI, czyli inwestycji Microsofta w Open AI, działań firmy Alphabet, która inwestuje też w swoje rozwiązania sztucznej inteligencji. Jak to wszystko się ułoży, tworzy bardzo ciekawą przestrzeń do obserwacji. No i nie będą oczywiście to jakieś może wielkie zyski, ale myślę takie jak na spółkach, które tam gdzieś 300, 400 czy 1000% można było zarobić, albo jak na Salesforce z 5 dolarów do 334, czyli ile? 60 razy, nie? Fajny zysk, nie? I bardzo stabilny notabene przez długi okres czasu. Więc będziemy przyglądać się tym firmom big techowym. Nie jesteśmy w stanie dokonywać z Marcinem oglądania wszystkich firm, ale będziemy starali się tutaj coś na ten temat z Państwem robić i dyskutować. I teraz popatrzcie na wykres stop zwrotu z S&P 500 dla lat 1928-2020. No i zwróćcie uwagę, na osi Y macie ilość lat, tak? No i zyski na S&P 500 w tym okresie już prawie powiedzmy 90, o ile to będzie, czteroletnim, to 25 lat dawało zyski większe niż 25%. I zwróćcie uwagę, jak bardzo mało lat dawało zyski mniejsze niż 10%. Albo zyski ujemne dawało tylko 5 lat większych niż 25%. Tak? Czyli granie długoterminowe na indeks S&P 500 za 94 lata historii, cóż dodać, cóż ująć. Co ty na to, Marcin? No, pytanie podstawowe jest takie, czy to będzie dalej tak się działo, bo wiesz, nikt przyszłości nie zna. No, właśnie patrząc na to, co się dzieje, to ja myślę, że
Jednak przepływ kapitału w kierunku Azji, przepływ kapitału w kierunku Indii, Chin, spółek technologicznych, jak tam się ułoży trochę w Chinach, pewna sytuacja, to jednak będziemy mieli do czynienia z tym, że rynek amerykański no, może mieć problemy z utrzymaniem tak wysokiej rentowności. Myślę, że wrócimy do przeciętnej na poziomie powiedzmy 9% i kolejna dekada to będzie mniej niż więcej, tak? Tak mi się wydaje, tak? Jeżeli będzie ta dekada, no bo zobaczymy, co ta osobliwość technologiczna nam przyniesie. Także ja patrzę na horyzont tej chwili 2-3-letni, że można jeszcze teraz zarabiać, a co będzie dalej, to będę się zastanawiał za 2-3 lata, co będzie dalej, nie? Okej? Okay? Jasne. Okay. I teraz kolejny wykres też bardzo ważny, prawda? Porównanie rentowności na akcjach amerykańskich w poszczególnych kategoriach lat. Zwróćcie uwagę tutaj 28-22, 73-22 i 2013-22, czyli ostatnia dekada. Jeżeli popatrzycie, to zwróćcie uwagę, że zmienność i odchylenie standardowe dla tego okresu w lat 73-2022 czy 2013-2022, to one tam nie mają dużej różnicy, no powiedzmy 20%, prawda, bo to tyle jest między 10 a 12%, no to jest 20% większa rentowność, w punktach procentowych to jest 2%. Przeciętna długoterminowa jest 9,64, nie, na akcjach. A jak popatrzymy na 3-miesięczne krótkoterminowe obligacje skarbowe, no to co widzimy tutaj? No ogromny spadek rentowności w latach 2013-2022, tak? A jak popatrzymy na dziesięciolatki, czyli te najbardziej popularne, no to zwróćcie uwagę na też bardzo ważną kwestię, że średnia długoterminowa jest 4,57%, 6,12%, głównie wskutek okresu inflacyjnego lat 70. i początku lat 80., a dla ostatniej dekady 12%, i to jest powód, dla którego mamy taką inflację dzisiaj, jaką mamy. I powód, dla którego inflacja będzie trzymana celu inflacyjnego rzędu 4%, aby bąbel dłużny, który narósł nam, został w odpowiedni sposób zamortyzowany. Tak? I to, co mamy w tej chwili do czynienia, to tylko i wyłącznie amortyzację, deprecjację wielkiego długu i utrzymanie że tak powiem, długoterminowej możliwości funkcjonowania naszej gospodarki w oparciu o to, o kapitał dłużny. No i scenariusze, zanim przejdziemy do wykresów, tak? Brak recesji, gwałtowna recesja i co się dzieje, czy inflacja wraca do poziomu sprzed pandemii, co by się działo, gdyby wróciła, lub inflacja pozostaje wysoka, no to zwróćcie uwagę, że dyskusja, która w tej chwili jest, jest taka, że nie będzie recesji, czyli że powiedzmy dochodowość czy oprocentowanie obligacji skarbowych wróci z powrotem do około 2% i to jest taki element scenariusza bezrecesyjnego. Firmy powoli wytracą ten impet inflacyjny, zostanie on skonsumowany przez wzrost wynagrodzeń pracowników, bo zwróćcie uwagę, że Walmart powiedział, iż podwyższa minimalne wynagrodzenie u siebie w swojej sieci do 14 dolców, czyli zaczyna być pewien problem, który spowoduje, że firmy zarobiły dużo pieniędzy, podwyższając ceny, zwiększając marże, ale w tej chwili będą musiały, jak to zwykle w takim mechanizmie inflacyjnym jest, no także zwiększać wynagrodzenie pracowników. Tak? Jeżeli by się zdarzyła sytuacja, w której nastąpiłaby gwałtowna recesja, no to dokładnie to samo, czyli Fed, brak recesji, Fed musi zdefiniować inaczej stopy procentowe, gwałtowna recesja, Fed musi gwałtownie zredukować stopy procentowe, prawda? I wtedy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że zyski firm w latach 2023-2024 no, spadną w tym momencie poniżej oczekiwań analityków i poniżej estymacji. Będzie po prostu zdecydowanie gorzej. Jeżeli inflacja pozostaje wysoka, no to mamy element taki, że obligacje skarbowe rosną do 5%. Czemu? No bo rosną stopy procentowe i trzeba je dusić, czyli element wzrostu stóp procentowych. No teraz będziemy mieli podwyżkę już przegadaną 0,25%, tak? I no już okej, zobaczymy. No jeżeli byłaby gwałtowna recesja i wysoka inflacja, no to pojawia się bardzo ważny problem, co tutaj się podzieje w tej całej sytuacji i w jaki sposób poradzi sobie wtedy Fed i inne banki centralne przy wysokiej inflacji i gwałtownej recesji. No pewnie wtedy będzie no, musiał dalej podwyższać te stopy, no bo gwałtowna recesja z gwałtowną inflacją prowadzi do czego? Do hiperinflacji, no więc będą walczyć, podwyższając stopy procentowe.
No i to samo mamy z zyskami. Zyski będą wtedy oczywiście przy wysokiej inflacji, gwałtownej recesji spadną, bo wtedy nie będzie kompensaty wynagrodzeń, tylko będzie element po prostu jakichś innych sytuacji związanych ze spadkiem sprzedaży, tak? Czyli spadną wyniki finansowe, spadnie sprzedaż, spadnie marża pomimo wysokiej wysokości i kompensacji na inflacji i tym samym mogą być problemy. To takie scenariusze zostały gdzieś tam opracowane. Dzielę się z Państwem tymi scenariuszami. Ok? Co ty na to, Marcin? No, to na co ja zwracam uwagę w tym, w tej macierzy, to to, że wartość S&P 500 w przypadku braku recesji szacowana jest na 4311 punktów, podczas gdy dziś jest ponad 4000, tam chyba 4100. No tak, w okolicach pewnie. No, więc jakby ten upside możliwy według tego scenariusza już nie jest aż taki duży, co wskazuje na pewne wykupienie po prostu rynku, który w pewnej euforii doszedł do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Zrozumiałej, niezrozumiałej, rynki robią to, co robią. Po prostu kupowali taki scenariusz. No ale właśnie, biorąc pod uwagę to, że niewiele miejsca zostało do tego już zrealizowania, to pytanie, czy warto w niego grać dalej. No i to jest, widzisz, wracamy do tego, co powiedziałem na samym początku, tak? Czyli wracamy do sytuacji, przejdźmy sobie na wykres S&P 500, tak? W układzie tygodniowym, czyli do ataku, który został przypuszczony. No i mamy w tym momencie małe doji w układzie tygodniowym, które no, nam się zrobiło na tej czerwonej kresce. Dla wyjaśnienia Państwu, bo oglądacie w piątek, wykres jest środy, bo dzisiaj nie miałem czasu zająć się tym, w związku z czym macie wykres ostatni środowy, zobaczymy, jak to się ukształtuje. Ale co jest bardzo ważne, to widzisz, to jest to, co powiedziałem na temat tej piątej fali na firmach big techowych. A co by było, gdyby tam się ukształtowała fala w modelu trzech małych Indian, nie? Bo to by pasowało w tym momencie do tego, że to nie będzie fala typu klasycznej piątki wzrostowej, elitowej. Tylko jeżeli mamy w tym momencie wydłużoną falę trzecią, będzie skrócona fala piąta lub piąta załamana, to one zazwyczaj są nieregularne, w których nie można wyodrębnić struktury pięciofalowej. No i wtedy możemy mieć do czynienia z taką strukturą trzech małych Indian, prawda? Takie trzy wigwamy się rysują. I to jest bardzo ważne, bo potem będziemy poznawali, co się w tej fali piątej po prostu dzieje, tak? Więc zwróć uwagę znowu, jak w wielkim spokoju, obserwując wykres tygodniowy, nie unosząc się na emocjach, prawda, widać co? Spadający obrót przy ataku na ograniczenie trendu. Czyli jak mamy spadający obrót, to znaczy, że coś się nam równoważy. A teraz pytanie, w którą stronę się równoważy? Czy w kierunku w dół, czy w kierunku w górę? To pewnie się okaże, jak już wybiją. To się nam okaże za tydzień. Pewnie tak. Ale to jest bardzo ważne, szanowni państwo, prawda, że element spadającego wolumenu, to znaczy, że następuje proces zawierania coraz mniejszej ilości transakcji, a to zawieranie coraz mniejszej ilości transakcji wynika z tego, że popyt z podażą się nie styka, nie? Czyli jest rozstrzał pomiędzy nimi i one się muszą zbalansować i wtedy będzie boom, po prostu wybuch, nie? Tak to wygląda. Popatrzmy na wykres bardzo ważny Nasdaqa, tak? Bo gadaliśmy dzisiaj o Big Techu i pogadajmy o Nasdaqu. On trochę inaczej wygląda, dlatego że na Nasdaqu górne ograniczenie linii trendu zostało przełamane. Jeśli ona jest właściwie poprowadzona, tak próbowałem robić i teraz jakbym pociągnął po górnych knotach pierwszego tego takiej pierwszej korekty, to mi się wtedy rozjeżdża, tak? A muszę się głębiej nad tym, wiecie Państwo, zastanowić. Na razie tak narysowałem, jak narysowałem. I mamy do wyboru oczywiście dwa scenariusze, że ta linia została wybita, albo że jeszcze daleko jej do wybicia, tak? I na ten moment na co Państwu zwracam uwagę, to to, że korekta na indeksie Nasdaq, że tak powiem, zakończyła ona się na zniesieniu 61,8% tego całego strzała od 2020 roku. I to jest bardzo ważne, czyli no, spadek mamy dość solidny, nie? Na tym Nasdaqu, co pokazuje z jednej strony słabość, ale z drugiej strony zatrzymało się na tym 61. Tam jest ta linia niebieska też pociągnięta od pewnego zgrupowania, czyli mamy taki moment, w którym no jest to bardzo ważne miejsce. Jeżeli to miejsce zostanie wybite, to znaczy będziemy kontynuowali spadki. Jeśli zostanie obronione, no to jest ok. Obserwujmy też Nasdaqa. No i co znowu tu widzimy? Widzimy wzrost na spadającym obrocie. No ale jak widzimy wzrost na spadającym obrocie, to znaczy, że siła popytowa co robi? Słabnie. Zgadza się. A jak siła popytowa słabnie,
to możemy oczekiwać ataku na tą linię czerwoną od góry i możemy oczekiwać tutaj, możemy obserwować, czy pojawi nam się struktura 1, 2, 3, o której kiedyś Państwa informowałem, bo pod tym kątem pokazuje właśnie indeks z Nasdaqa, tak? No i teraz oczywiście Bitcoin jako kolejna taka ciekawostka, no nie? Co ty na to, Maciej? O, Bitcoin zachował się w ostatnim czasie bardzo ładnie, bo Bitcoin przede wszystkim wybił ten wcześniejszy opór, o którym mówiliśmy, czy tam 18 600 chyba, czy 500 dolarów, bardzo zdecydowaną świecą przy rosnących wolumenach, więc bardzo fajnie. Zresztą na tym wykresie, który pokazujemy, też widać ten rosnący obrót z ostatnich dwóch tygodni, bo ta świeczka, którą teraz tam na końcu widzicie, ona nie jest skończona, to nie jest cały tydzień. Tak. Więc mamy dwa tygodnie wzrostowe przy wzmożonym wolumenie i wybijające dwa ważne poziomy. Ten wspomniany wcześniej 18 600 i później 20 500 bodajże, czyli ten szczyt przed tą czarną, ostatnią, długą świecą. Nie? No i też zobaczcie na tych poprzednich, czyli na S&P, na Nasdaqu, też zobaczcie w czwartek, piątek, co tam się podziało, no nie, bo może się okazać, że nagle się wybije, bo to też warto zauważyć, że ten element mniejszych obrotów wynika z tego, że notowania są środowe, nie? Tak. No, to też jest bardzo ważne, okej, okay, więc, ale tutaj bardzo ważnym elementem jest to wybicie, tak, i w pewnym sensie ja bardzo patrzę na to, że jeżeli bym złożył w tym momencie tą całą strukturę świecową, no to mi się kształtuje młotek, prawda, jeżeli bym dokonał złożenia według metodyki, która jest, no to mamy w tym momencie, no, młotek wybijający z młotka wybijającego białą świecę. No i taki element odpoczynku, prawda? No i nie ukrywam, że no, krytycznym będzie to, co się zdarzy tam na tym ostatnim szczycie, który kształtował się w sierpniu 2022 roku, tak? I, no i zobaczymy, co tam się podzieje, tak? I, no i po prostu trzeba poczekać i zobaczyć, bo przestrzeń do zarabiania jest, ale nie ma miejsca do zajęcia pozycji w tej chwili. To było jasne, tak? Miejsca do zajęcia pozycji nie ma z dobrym stopem. Okay? Tak jest. Fajne miejsce. Fajne miejsce, do którego rynek może dążyć, to jest też 61,8 od drugiej strony, bo to jest ten poziom, który nie został przetestowany po wybiciu. Czyli 30 tysięcy, no. Tak, no 29 dokładnie tam jest chyba, ale tak. to nie ma znaczenia, tam 1000 w te czy we w te, co to jest. Dla Bitcoina. Dla Bitcoina. Poziom szumu. Dokładnie, więc tu zwróciłbym uwagę właśnie na tę barierę, bo jak rynek się rozpędza, to lubi dochodzić do takich poziomów, testować je od drugiej strony i dopiero tam się uaktywnia ta podaż, która to są jakby osoby, które tutaj kupiły, licząc na to, że odbije, nie? Na tych tam przed tym spadkiem. No i jak dochodzą do zera po dużej stracie, to stwierdzają, a dobra, to już trzeba to upchnąć, bo już ileż można z tym siedzieć na stracie. I to zwykle stąd się pojawia taka dodatkowa podaż w takich miejscach. No ale to jest jakby poziom docelowy dla tego ruchu, a później dopiero może się pojawić jakaś okazja, jak zrobi się korekta. No dokładnie właśnie i to jest taki moment, na który ja czekam, prawda? Czekam, żeby się ten element relacji pomiędzy podażą a popytem kształtował, prawda? Jak już zobaczę jakąś pierwszą korektę, to będę wtedy dopiero obserwował wejście, czyli czekam na korektę z dna, można by powiedzieć, tak? Jaka to będzie korekta, jaki będzie miała charakter, jaką będzie miała głębokość, oczywiście to obserwował na wykresach godzinnych i dziennych, ok, ale generalnie właśnie czekam na korektę, bo no, jak jest miejsce do zarobienia, to się zarobi i nie trzeba się spieszyć, tak? Bo to jest bardzo ważne. Żeby zarobić, to się nie wolno spieszyć. No i teraz kolejny bardzo ważny walor, czyli ropa WTI. To bardzo piękne zatrzymanie na zniesieniu 88,6%, prawie co do punkta, prawda? To jest bardzo ważne. Potem pewna struktura pięciofalowa, która się ukształtowała w dół na wykresie tygodniowym. No i teraz mamy coś i atakowanie znowu ograniczenia, tak? I znowu kwestia jest taka, co się podzieje na tym ograniczeniu trendu spadkowego, na górnej linii trendu spadkowego. No widać tam walkę, która się dzieje. No i teraz taki komentarz, na którym się zastanawiałem w weekend, co Państwu powiem. Szanowni Państwo, no, mamy sytuację taką, w której energia elektryczna, energia cieplna są kluczowymi dla konkurencyjności gospodarki. Ona stanowi dość duży udział, oczywiście w zależności od sektora różny, ale stanowi bardzo duży udział w koszcie produkcji. Teraz jeżeli energia elektryczna stanowi duży udział w koszcie produkcji, a Indie, Chiny i parę innych krajów kupuje sobie w tym momencie ropę naftową po 60 dolców, tak? Bo taki jest, a nie wiadomo teraz zresztą, jakie tam deale mają z Rosjanami, a my kupujemy po 80, to znaczy, że nasze produkty z definicji muszą posiadać jakąś nie wiadomo jaką wartość dodaną w stosunku do produktów firm azjatyckich, czyli niejako można powiedzieć, że Europa dostaje po gębie
z tego tytułu, że ma zbyt wysokie koszty wytwarzania produktów, które, zważywszy na to, że gospodarka chińska technologicznie jest dzisiaj zdolna do konkurowania na tradycyjnych rynkach europejskich, jeżeli chodzi o przemysł maszynowy i motoryzacyjny, no to, to znaczy, że ich produkty mają albo wyższą marżę, albo mogą obciąć marżę i konkurować lepszą ceną z produktami europejskimi. Z drugiej strony Europa, jak chce konkurować z Chińczykami, to musi obciąć marżę, czyli zmniejszyć stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego i tym samym obniżyć długoterminową rentowność. I co zrobić? No zbiednieć, bo renta kapitałowa od całych aktywów i działalności po prostu będzie mniejsza. Czyli tym samym Azja się bogaci, my biedniejemy, a kto na tym wygrywa? I to jest takie dobre pytanie, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I w tym miejscu też w przypadku ropy WTI zwracam Państwu uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Mówiłem o tym, że te 70 dolców to jest takie bardzo ważne, prawda? No i tam się zatrzymało, rzeczywiście odbiło i poszło trochę w górę. Dlaczego? No, Arabia Saudyjska powiedziała, że ona może handlować ropą niekoniecznie w dolarze. Tak, tu się pojawiło. To jest jakby kolejny akt w grze osłabiania dolara poprzez dogadywania się między Arabią, innymi krajami Bliskiego Wschodu, a no między innymi Chinami, bo wcześniej inicjatorem takich właśnie działań były Chiny. Natomiast teraz jakby Arabia Saudyjska chyba poczuła, że Stany Zjednoczone może trochę tracą na sile lub chcą po prostu się trochę oderwać i sami zaproponowali to, że w sumie mogą z kimkolwiek, jakkolwiek się rozliczać, bo czemu w dolarach, nie? Więc to jest też ciekawy zabieg. No i teraz pojawia się bardzo ważne pytanie. Zbyt drogi dolar dla gospodarki amerykańskiej najlepszym rozwiązaniem nie jest. No nie. Więc pozwolę sobie posnuć hipotezę, teorię spiskową. No. Jako, że no, żeby walczyć z inflacją, to stopę procentową trzeba podwyższać i to tak dość agresywnie, jak to robi Fed, ale jednocześnie ta stopa jest wyższa niż drugiej waluty bardzo ważnej, czyli euro. Okay, no to żeby ten dolar za bardzo nie urósł w cenie przy wysokiej stopie procentowej, to co trzeba zmienić, Marcinie, makroekonomicznie? Popyt na walutę. No dobra, no tak. Okej, okay? Popyt na walutę. No bo wiesz, no, cena jest wypadkową podaży i popytu. Okay? Zgadza się. A więc jeżeli zmniejszamy popyt na walutę i jest jej mniej, to możemy podwyższyć więcej stopy procentowe i jednocześnie zachowując pewną higienę, że ten kurs walutowy za bardzo nam nie urośnie w górę, no to... No bo jest popyt mniejszy, tak? I jeżeli mamy w tym momencie do czynienia z pewną narracją polegającą na tym, że transakcje są zawierane, no Arabia Saudyjska jest otwarta, no to pragnę przypomnieć, że Arabia Saudyjska kupuje uzbrojenie. Od kogo? No od pewnego kraju, tak? Okay? W 100%. I jak ten kraj przestałby dostarczać się Arabii Saudyjskiej uzbrojenie, to być może ktoś by się tam pojawił, kto chciałby sięgnąć po tron. Okej? Okay? Więc patrząc na te gry, po prostu patrzę, w jaki sposób jesteśmy robieni w konia, bo to jest tylko i wyłącznie wypadkowa podstawowych prawideł makroekonomicznych, podaży i popytu, które zostawiają pewną lukę i pewną przestrzeń do tego, że można w tym momencie zmieniać cenę waluty przy wysokim oprocentowaniu, czyli cena waluty na rynkach w porównaniu do innych walut tanieje, bo spada na nią popyt i można podwyższać bardziej stopy procentowe, bo dzięki temu można lepiej walczyć z inflacją, a jednocześnie podwyższając bardziej stopy procentowe, można dawać lepiej zarabiać instytucjom finansowym. No i cały taki ciąg przyczynowo-skutkowy można ułożyć. Jak ci się podoba moja narracja? Co? Spiskowa? Bardzo zawiła. Powiedziałbym. Nie, no ma sens. Jakby z tej perspektywy, o której powiedziałeś, oczywiście ma to sens. Natomiast tylko i wyłącznie wtedy ma to sens, kiedy Stany Zjednoczone czułyby, że mają dalej nad Arabią Saudyjską na tyle dużo siły i przewagi, że w momencie, w którym zależałoby im na tym, żeby hegemonia została utrzymana walutowa, znowu wymusiłyby na tym, żeby Arabia pobierała... No niczego nie muszą wymuszać może, co? Może nie muszą, a dlaczego bym jakby... Co, dlaczego Arabia mają wymuszać? Arabia Saudyjska sama by chciała wrócić? Business is business. No tak. Mamy no, wspólne biznesy. Business is business, czy inaczej mówiąc, w tej relacji biznesowej musieli mieć jakąś przewagę, dla której Arabia Saudyjska chciałaby wrócić do dolara. Albo długoterminowe umowy, o których nie wiemy. Może tak jest. To jest ten element, który Stany Zjednoczone muszą mieć w zanadrzu, aby na taki krok pozwolić. Ewentualnie mogą stwierdzić, że może ropa traci na znaczeniu i to już nie ma większego znaczenia. A, wiesz, straci na znaczeniu, tylko
Jak sprzedaż idzie, proszę pamiętać zawsze, że 50% wydobycia ropy idzie na przemysł petrochemiczny, czyli na plastiki, wszystko to, co używamy, Tak, tak? tak. A tylko druga połowa idzie na napęd, nie? Więc sorry, ale volatility w tym momencie i zmienność podaży wynikająca tam z różnych rzeczy i zaburzeń z punktu widzenia tego rynku, no to nie ma takiego dużego znaczenia. Ona ma znaczenie psychologiczne, żeby wywołać zmienność na rynkach, ale tutaj dołożę w tym momencie do mojej zawiłej teorii na temat kształtowania ceny dolara, że wchodzimy w dekadę kształtowania ceny dolara nową walutą Ameryki Południowej, czyli trzecią poważną albo piątą, szóstą poważną walutą rezerwową, która będzie oparta na czym, Marcinie? Pewnie na surowcach. Brawo! Myślisz, że nie będą Bo się dogadywały z Rosją jeszcze? nie wiem. Ja, wiesz, ta cała gra jest taka, że nie wiadomo, kto z kim gra i gdzie się przyjaźnie, gdzie daje sobie poubije. W każdym razie narracja, która dotyczy w tym momencie i artykuły, które zaczynają się ukazywać, wskazują na to, że Argentyna bardzo mocno w tej chwili odbija się od dna jako gospodarka właśnie na surowcach. I element niedoborów surowcowych jako największego problemu i wyzwania bieżącej dekady doprowadzi do różnych rzeczy, o których sobie nawet nie zdajemy sprawy, ale na końcu drogi będzie po prostu kwestia tego, jak zarządzać własną walutą, żeby nie podrażała za dużo, żeby kupowali dalej nasze towary, a jednocześnie żebyśmy trzymali rękę na spuście i trzymali wszystkich tam, gdzie trzeba ich trzymać, nie? Jasne, Okay? To jasne. taka zawiła teoria spiskowa, nie? Zobaczymy, czy była teorią spiskową za 10 lat. Natomiast myślę, że połowa ludzi już zapomni o tym, ale będziemy przypominać. przypomnę im, zrobię Przypomnij. wycinkę z programu. Okej, okay, to jak No. kończymy, bo już tak dobijamy do godzinki, więc Jasne, dobijamy, wartałoby kończymy. skończyć. No, to co? Jakim Ostatni słowem? slajd, tak? No, to załóżmy ostatni slajd, tak? Niech będzie. Netflix. Netflix. Co tutaj ciekawego mamy na Netflixie? Ostatnio były lepsze wyniki. Znaczy, wyniki może nie były lepsze, ale więcej ludzi ma. No, prezes odszedł. A to prezes też odszedł, ale wcześniej, czy razem z odchodzącym prezesem pojawiła się I założyciele, informacja, nie? tak, pojawiła się informacja, że Netflix dołożył ponad 7 milionów nowych subskrybentów w czwartym kwartale, a A spodziewano jest. się zaledwie 4 milionów. No i co to się w tym Netflixie podziało, że nagle im się subskrybenci pojawili? Był dobry serial. Wednesday. Który? Podobno Wednesday był dobrym serialem. Wednesday, tak? A o Tak. czym jest? Kojarzysz Rodzinę Adamsów, ten film? Rano, rodzina Adamsów, no No, przecież no to moja jest klasyka ta córeczka, dzieciństwa. to jest jakby serial o tej córeczce Wednesday, która O, z tej rodziny okej, Adamsów. okay, dobra. Więc, znaczy tam, jak popatrzysz sobie na to, co się tam w socialach działo, to właśnie ona zdobyła bardzo dużo różnych wyświetleń, więc jakby socialowo się bardzo mocno ten serial podpromował na YouTubie, na TikToku, na tych wszystkich takich kanałach. I to jest podawane za jakby ten główny powód, dla którego Netflix tak wystrzelił, bo inny serial, na przykład tam Wiedźmin, trzecia część, to bardzo mocno zostało skomentowane negatywnie. Nawet nie miałem okazji oglądać. Ja zmarnowałem pół godziny. Jakoś, wiesz, pozwolę zostawić sobie przy polskich dialogach książce Sapkowskiego i bawić się, Tak zrób. czytając po prostu od czasu do czasu, wiesz, ciekawe dialogi i pozostanę sobie ze swoim wyobrażeniem pięknej Yennefer, która nie ma nic wspólnego z Yennefer z serialu. Znaczy, Zastanawiam się, jak mogli skopać taką podstawową rzecz, jak piękna wiesz co? Yennefer. No. Ciężko mi się odnieść, jakby, bo to każdy ma swoje wyobrażenia, jakby to zawsze inscenizacja książki rodzi to ryzyko, że nie zderzysz się z oczekiwaniami widzów, którzy po przeczytaniu książki w ogóle inaczej wyobrażali sobie ten świat. Wszystkie miała falujące włosy, a nie proste. Okej. Kręcone, kruczo-czarne, kręcone włosy, tak? Ale to, No. co zrobili w trzeciej części Wiedźmina, to już jest. To już nie chodzi o niuanse, to już nie chodzi o wyobrażenie, to chodzi o dramat scenarzystów, reżyserów, dialogów, wszystkiego, co tam po prostu się w tym Okej, czuję się serialu. zachęcony. Spędzę weekend z Wiedźminem. Nie. Obejrzyj ta 15 minut. Załóż, że 15 minut stracisz swojego życia i skończysz po prostu oglądać. Dobra, okej. Okay. W każdym razie wracając do tego Netflixa. Zwróćcie uwagę w tym momencie na ten element tej czarnej świecy, która była na dolnej luce, i potem jeszcze taka obsuwa. Zwróćcie uwagę, że stanowiło to bardzo mocny opór, który był atakowany raz, dwa, trzy, cztery i przebity luką, tak? Czyli nastąpiła luka, wybicie, cofnięcie i zwróćcie uwagę, jak ten rynek zaczyna iść. No i mamy domkniętą lukę przede wszystkim w bardzo pięknym stylu.
I teraz, co jest bardzo ważne, tak? No, jak ja widzę takie agresywne wybicia, jak to, które się zdarzyło właśnie w środę, okay, no to mówię tak, no trzeba poczekać na korektę. I powiem tylko tyle, że uważam, iż Netflix będzie ciekawą, być może ciekawym, być może, żeby było jasne, ciekawym obiektem do zagrania, ale to będzie można zobaczyć dopiero po charakterze tej korekty. Czy ta korekta będzie krótka, czy długa. W każdym razie wydaje mi się, że Netflix bardzo mocno spadł. Pytanie w tym momencie, jak wyglądają fundamenty Netflixa, trzeba by się temu wszystkiemu przyjrzeć. Myślę, że możemy sobie obserwować tego Netflixa i patrzeć, czy można zarobić, jak i też może parę innych spółek fęgowych i będziemy robić sobie statystykę, obstawki. No nie stracę, zarobię. Tutaj przy Netflixie trzeba pamiętać też o tym, że oni zmieniają to swoje podejście do kont dzielonych. Być może wzrost liczby u tych subskrybentów też jest związany z tym, że w Stanach Zjednoczonych chyba to już weszło albo wchodzi, ale nie jestem pewny, czy ten etap już tam jest wprowadzony. Ja uważam, że na przykład w takim kraju jak Polska to zostanie bardzo źle odebrane. W sensie, że ludzie zrezygnują, a nie przedłużą, ale to jest tylko jakby moje wrażenie. Zobaczymy, a na czym to polega? To polega na tym, że wiesz, jakby teraz masz taką sytuację, że jak masz na przykład, jesteś ty i twój kolega, możecie sobie podzielić konto Netflixa na takiej zasadzie, że po prostu kupujecie konto dla dwóch osób, czy tak, dla czterech tak. osób, no i każdy sobie gdzieś tam ogląda, tak. nie? Tak, Natomiast tak było. Oni chcą zrobić tak, żeby, czy zaczęli robić w taki sposób, że trzeba być w jednym gospodarstwie domowym. Czyli musisz jakby zweryfikować jakoś to, że to jest jedno gospodarstwo domowe i nie wiem, w jaki sposób ostatecznie chcieliby to zrobić, bo z tego, co czytałem, to w Polsce czy też w Unii Europejskiej są duże ograniczenia prawne, żeby jakoś kontrolować jakby tego typu rzeczy. Słyszałem jakby taki model, tutaj może jakby mówię to z pamięci, więc możecie mnie poprawić w komentarzach, w którym chcieliby, aby osoba, która jest głównym właścicielem konta, w ciągu 15 minut od próby zalogowania się w innej lokalizacji musiała to potwierdzić, nie? Jakimś tam mailem, kodem czy czymkolwiek. No ale to dalej jest ułomne. To jakby to dalej można przekazać ten kod i tyle, nie? Tylko upierdliwe bardziej. No tylko upierdliwe, nie? No. No i tyle. Natomiast zobaczymy, co faktycznie się stanie, czy ten pilotażowy program gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych wszedł w życie, czy też przyniósł efekty, jak nie. Zobaczymy, bo tutaj... Zobaczymy, no reklamy im nie wypaliły. Prawda, czyli ten element, ostatni pomysł twórcy Netflixa dotyczący reklam nie wypalił. A to już no, zobaczymy, prawda? No, to już zostało ich zakończone, tak? W sensie tego już nie będą. Znaczy nie wiem, ale chyba zamknęli już to, tak. Więc na razie widać, że kształtuje się jakiś trend wzrostowy. Ja na razie w tej chwili widzę klina, tak? I widzę tą no białą świeczkę, która bije w klina. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Czy wyjdzie z tego klina górą, czy dołem, to zobaczymy, nie? Zgadza się. No. Ta luka teraz, która powstała w ostatnim tygodniu, jest też ciekawa do zamknięcia jeszcze, żeby spróbowali cofnąć i sprawdzić tutaj i dopiero... Ale wykres jest godny grzechu, żeby patrzeć na niego. Patrzeć na pewno. Fajnie, Jacku. Dzięki wielkie za to wartościowe Dzięki spotkanie. Mam nadzieję, że dla was również przyniosło ciekawe jakieś informacje. Myślę, że takich spotkań na pewno będziemy chcieli robić też więcej, jeżeli będą oczywiście ku temu powody i okazje. Gdzie taki przegląd jakiejś branży czy spółek by pokazywać. Dajcie znać w komentarzu, jak się wam takie spotkanie spodobało, gdzie było dużo więcej o spółkach stricte. No a tobie, Jacku, jeszcze raz serdecznie dzięki za przekazaną wiedzę. Bardzo pięknie dziękuję, Marcinie, za to, że fajnie nam się to poprowadziło. Pięknie dziękuję państwu za czas, który przeznaczyliście na oglądnięcie, a prawdę powiedziawszy, patrząc na nasze statystyki, to statystyka pokaże, tak? Ilu będzie chętnych, ile będzie łapek w górę. No, także zobaczymy po prostu też na tej podstawie, tak. I mamy parę różnych tematów do pogadania, czy to o nauce, czy jeszcze może o demokracji, bo widziałem ciekawe dyskusje na temat demokracji tam u nas w komentarzach. I myślę, że nad tą demokracją możemy się trochę głębiej pochylić, bo wiele osób jest zdumionych, jak pokazuje im to, że Chiny mają największe poparcie i uznanie w swoim narodzie, jeżeli chodzi o rząd chiński, tak, a Stany Zjednoczone mają 40-punktową różnicę pomiędzy Chinami a nimi. No, wiele osób po prostu przeżywa szok w tym momencie. O co w tym wszystkim chodzi, tak? Okej. Okay. Tematów jest dużo. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. I słyszymy się na kolejnych spotkaniach w Sedno Rynku. Cześć. Wszystkiego dobrego.